Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dziś zrobimy sobie wielkie porównanie małych wulkanów do ceny około 1,50 zł za sztukę. Wszystkie te fontanny, które na sobą widzicie, to po kolei od lewa idąc Burning Fountain od Arki, Mini Cucko także od Arki, Wezówki od Komety oraz Elbrus od Komety. Zabrakło mi w tym zestawieniu przede wszystkim tych fajnych wulkaników Fjorga Kongo, myślę, że każdemu bardzo dobrze znane wulkaniki mojego normalnie dzieciństwa. Uwielbiałem je po prostu. No ale cóż, nie miałem ich kompletnie, nie mam też za bardzo innych fontan. Znaczy mam, ale całkowicie droższe, nie w tym przedziale cenowym. No ale chcemy sobie sprawdzić, które z tych fontan najbardziej się opłaca kupić. Takich małych. Tak jak mówiłem, cena do 1,50 zł za sztukę. W tym wypadku akurat najtańsze wychodzą Mini Cucko, bo Mini Cucko to była cena 12 zł za 12 sztuk, więc zaledwie złotóweczka za sztukę. Burning Fountain minimalnie droższe. Potem jeszcze były Wezówki, trochę droższe od Burning Fountain. Oraz Elbrusy, które nieco włamały się z tego zestawienia, bo akurat te Elbruski kosztują prawie 2 zł. No ale po prostu pasują do tego zestawienia, bo ciężkością, wielkością i tak dalej prawie idealnie tutaj ten. A zresztą zawsze lepiej, żebyście zobaczyli więcej jakiś fontan niż mniej, no nie? Także cóż Wam mogę powiedzieć, może zważymy sobie teraz te wszystkie fontanny, żeby sprawdzić, jak to wygląda wagowo. O, rozmiarowo już Wam pokazuję. Wysuńmy sobie każdego przeciwnika do przodu. Mini Cucko jest jedyną fontanną, która nie jest stożkowa w tym zestawieniu. Zobaczcie sobie. No właśnie, tylko jest cylindryczna. Znaczy nie jest cylindryczna, ale w środku ma cylindry, z których lecą iskry, a nie w kształcie stożka jak pozostałe trzy. Także wygląda to w ten sposób. Jak miałbym obstawiać, to chyba najwyższy będzie Burning Fountain, ale Brusa nigdy nie testowałem. Mini Cucko będzie miał najciekawszy efekt, a Wezów nie mam pojęcia, jak wypadnie na tle innych. Tak czy siak, te trzy wulkany, wszystkie cztery wulkany, czekajcie, muszę się upewnić, tak, Elbrusik też nie ma, no, certyfikatu CE, więc to jest takie troszkę wspomnienie tego, co było, ale tego, czego już nie będzie, ponieważ żadne z tych fontan nie mają CE i zobaczymy po prostu, jak takie fontanienki wypadają. Odpalimy sobie, jak jest na polu śnieg, czyli będziemy mogli sobie sprawdzić, ile dymu robią, no bo jak jest śnieg, to wiecie, jest jasno i będzie też dymu widać. I pod tym względem także będziemy je oceniać, która najwięcej zrobi dymu. Także, no cóż, ja Was zapraszam do oglądania. Widzimy się na polu. Albo jeszcze nie, bo sobie trzeba je zważyć przecież przed samym testem. Na moje oko Mini Cucko będzie najcięższy. Także zaczynamy pojedynek wagowy. Włączamy naszą wagę. Ona jest dosyć dokładna, więc na początku leci Burning Fountain. I nasz Burning Fountain waży równo 26,9 g. Może będę teraz... Oj, pod złym kątem to widać, że nie widać, że to jest 29, bo się odbija... O, teraz widać, bo się odbijało światło z doświetlenia. Teraz powinno być ładnie widać 26,9, więc Burning Fountain tyle waży. Teraz Wezówek. No to tutaj ładnie producent poleciał, ponieważ waży zaledwie 12,4 g. Mimo, że jest większy od fontanny Arki, nieco wyższy, to jednak jest o wiele, wiele lżejszy. Teraz leci Mini Cucko, który tak, zdecydowanie wygrywa 38 aż gramów. Naprawdę sporo jak na taką małą fontannę. Oraz na koniec leci Elbrus, który też powinien być dosyć ciężki. No i się jakoś bardzo nie rozczarowaliśmy, bo waży 30 gram prochu. Nie 30 gram prochu, tylko po prostu 30 gram z korpusem, z lądem itp. itd. Także ja już Was definitywnie zapraszam do samego testu. Także zaczynamy testowanie, tudzież pojedynek naszych wulkaników. Zaczynamy od wulkana Wezów, tryb automatyczny, bez latarki. I chyba tutaj będziemy sobie fontannę odpalać, tam też mamy jakby studzienkę, ale tutaj nie wiem, będzie na tle krzaków, lepiej widać, jak jest wysoka taka właśnie fontanienka. Tu jest wielkie drzewo, więc tym się nie przejmujcie. W sumie, czy cokolwiek widać po ciemku, no na Lowluxie by było widać, ale z latarką naprawdę ten, widać całkiem sporo.
ale naprawdę jest tak jasno dzięki temu śniegu, że ja tutaj widzę wszystko bardzo ładnie, nawet bez latarki. Także bez dalszego przedłużania, zbędnego przedłużania, odpalamy sobie wezówka. Okej, tutaj są te. Od każdego wulkanu będę się odsuwał na taką samą odległość. Szału nie pokazał. Co do dymu, także nie ma go jakoś wybitnie dużo. Zobaczymy, co pokażą następne wulkany. Chyba muszę to troszkę dalej od ciebie kłaść, bo widziałem, że niektóre iskry niebezpiecznie blisko latały tych wulkanów, także następny pójdzie już tutaj, nieco bliżej. I teraz leci Burning Fountain od Arki. Jest moc! Jest moc! Dobra. Wulkan naprawdę postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Patrzcie na tą przeogromną chmurę dymu. Zdecydowanie o wiele, wiele więcej tego dymu od Wezuwa było. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się ten wulkan spodobał. Nad najwyższymi gałązkami tego krzaka leciały iskierki z naszego Wezówka. Boże, nie Wezówka, tylko Burning Fountaina. I naprawdę wypadło to bardzo przyzwoicie. Teraz mamy mini cucko. Pewnie nie będzie tak wysoki, ale to też nie oceniamy wulkaników pod tym względem, ale ogólnie jakościowym. Naprawdę bardzo ładne zielone światło i ogólnie efekty trzymają fason. Ten pisk to jest jednak coś mega głośnego. Piękny efekt. No i finał. Wysokościowo podobnie do Wezuwa, ale za to efekt o wiele, wiele ciekawszy. Aż trzy efekty plus efekt dodatkowy w postaci pisków, które są mega, mega głośne, aczkolwiek mogą irytować. Ale wiecie, no taki efekt ma być, zawsze można sobie to odczopić. Ale naprawdę ciężko mi stwierdzić, który jest lepszy, Burning Fountain czy cucko. To też zależy od gustu. No i teraz największy, najdroższy wulkan, Elbrus od komety. Światło bardzo mocne, naprawdę. Wysokość też całkiem przyzwoita efektu. Ale za to bardzo króciutki. Dymu troszkę mało jak dla mnie. Zdecydowanie mniej niż Burning. Nie, chociaż prawie tyle samo co Burning Fountain. I mini cucko. Mini cucko zapomniałem też dodać, że miał dosyć sporo dymu. No ogólnie nie był zły. Ale jego jedynym dużym atutem było to, że był mega jasny. Bo efekt sam iskry jakoś mnie nie powaliły. Także widzimy się na podsumowaniu. Podsumowując ten pojedynek wulkaników, powiem wam, że niektóre wulkany mnie nieco zawiodły, niektóre wulkany mnie bardzo zaskoczyły. W sumie zrobił się nam z tego pojedynek Arka versus Kometa, bo były dwa wulkany Komety i dwa wulkany Arki w podobnej cenie. I ten pojedynek zdecydowanie z pewnością stuprocentową wygrała oczywiście Arka. Kometa nie miała szans, nie wiem, czy to po prostu wulkany Arki są tak fenomenalne, czy to Kometa ma słabe wulkany, chociaż myślę, że to Arka naprawdę wysoko poprzeczkę stawiała i wulkany innych firm popularnych, na przykład Jorge Pyromax, podobnej wielkości jak do tych też by wymiękły, więc to nie jest wina Komety, że była słabsza. Co do samych wulkanów, Burning Fountain, przeogromny efekt, naprawdę 5 metrów myślę, że miał co najmniej kulminacyjnym punkcie. Za to był dosyć krótki, ale jeszcze na plus to, że mega mocno rozświetlał teren. Mini cucko, wielki plus za rozmaitość efektów. Naprawdę dwa razy pisk, niebiesko-fioletowe i czerwone gwiazdki, crackling i glittering, więc
5 efektów w jednym wulkaniku, takim małym, to jest naprawdę coś. Elbrus plus na to, że dosyć w miarę długo się palił, bardzo jasno, te iskierki niezbyt wysoko szły, no ale i tak wyżej troszkę od mini cucko. A co do wezu, aha, no i bardzo mocno rozświetlał teren, ale to już chyba mówiłem. Ale minusem jest tutaj w nim, w jego wypadku, to, że jest najdroższy z całego tego zestawienia. Także no, wezówki plus na to, że miały iskierki bardzo duże. Miał bardzo duże iskierki, efekt był spokojny, równomierny. No ale właśnie też dlatego mnie nie porwał, bo nie pokazał nic fenomenalnego. Zwycięzca to oczywiście na podium zwycięzcy stają Burning Fontainy i Mini Cucko. No, to chyba dosyć oczywiste, bo to też już zależy od gustu, które wulkany się Wam bardziej podobają. Także ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Siemka!